Vita. Jestem sporo wiadomości o tym, żebym zrobił kolejne ciekawostki o postaciach z Naruto, więc dzisiaj zrobimy o Gaju. Zaczynajmy! Gaj w magazynie Shonen Jump był nazywany na trzy różne sposoby. Mighty Gaj, Maito Gaj oraz Might Gaj. Imię Might Gaj jest żartem do gorąco głowych bohaterów, którzy spotykani są często w anime oraz filmach. Gaj jest wzorowany na sławnym mistrzu sztuki walk, na Bruce Lee. Gaj lubi jeść wszystko. Uważa, że nie można nie lubić jedzenia, ale jego ulubionymi potrawami jest pikantny ryż curry i curry udon. Ukończył on aż 788 oficjalnych misji. 86 rangi D, 270 rangi C, 210 rangi B, 199 rangi A i 23 rangi S. W Naruto Shippuden The Movie, The Lost Tower, miał on 141 cm wzrostu, 151 cm w trzeciej wielkiej wojnie Shinobi i już 170 cm, kiedy wioska Liścia została zaatakowana przez dziewięcioogoniastą bestię. W grze Ultimate Ninja Heroes Gaj nazywa sam siebie Beautiful Savage of the Leaf Village, co na polski można przetłumaczyć Piękny Brutal Wioski Liścia. Gaj ma krew typu B. Urodził się on 1 stycznia. Might Gaj waży 76 kg. To już na tyle o tej jakże pozytywnej postaci z uniwersum Naruto. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeżeli chcecie, możecie w komentarzach napisać mi, kogo byście chcieli, żebym przedstawił w kolejnym odcinku. Tylko pamiętajcie, że nie o wszystkich mogę znaleźć dużo ciekawostek, czy na tyle, żeby zrobić chociażby taki 3-minutowy filmik o tym, jakie to są ciekawostki o danej postaci. Trzymajcie się, na razie. Cześć!